Zdarow, bratucha. A czy ty również masz demencję trzeciego stopnia? A czy ty nadal łudzisz się, że Stalker 2 się uda? A czy ty grałeś tyle w Stalker Anomaly, że zapomniałeś, że istnieją oryginalne gry? W takim razie pozwól, że zabiorę cię w tę szaloną podróż, którą jest powtórzenie całej historii gier w serii Stalker. Zanim zaczniemy, kilka słów wyjaśnienia. Po pierwsze, informacji, które dzisiaj przedstawię, jest całkiem sporo i potrafią być dość zawiłe. Przez co będę je przedstawiał nieco bardziej powierzchownie i nie będę wyjaśniał każdej najmniejszej rzeczy. Dodatkowo, wiele z podanych informacji są albo niedokładne, albo są spekulacjami. Mówię to, żebyście nie zdziwili się, że wyjdzie Stalker 2 i okaże się, że 3/4 rzeczy nie będzie się pokrywać. Znaczy, aż tak źle raczej nie będzie, ale lepiej się zabezpieczać, co nie? Finalnie, informacje przedstawiane będą podane chronologicznie, a nie względem tego, jak wychodziły gry. Bo wiecie, najpierw był Cień Czarnobyla i potem był prequel i sequel i kurwa. I jeszcze zanim zaczniemy, jako bonus, krótka wersja dla tych, którzy nie umieją w koncentrację uwagi. One time is funny, two times is fucking annoying, no? Ty, do Koszalina, kurwa, dojechałem. Chuj wie, gdzie ja jestem, kurwa. Korki, to był dziadek. Bruce przyszedł, prezentał dali i kurwa poszedł. Nie pamiętam. Gdzieś w latach 60. XX wieku powstaje miasto Limańsk. Miasto to oczywiście jest fikcyjne, aczkolwiek jak piszecie sobie w Google Limańsk, to wyskoczy wam Grudziądz. Czemu? Ty mi powiedz. Miasto od zawsze było owiane tajemnicą. Mieszkali w nim głównie naukowcy pracujący w Instytucie Radiofala. W tym czasie również powstaje Instytut Agroprom, zajmujący się modyfikowaniem genetycznym upraw roślinnych. Przechodzimy do 1970, kiedy to powstaje miasto Prypeć. Miasto szybko się rozwija, tworząc domy, miejsca pracy dla przyszłych pracowników elektrowni, nad której konstrukcją prace zostały rozpoczęte w 1972. W 1976 roku radar Duga, zwany również Okiem Moskwy, zaczyna operować w pobliżu elektrowni. Był to radar wczesnego ostrzegania, który miał wykrywać pociski balistyczne nadlatujące z kierunku USA. W 1977 pierwszy reaktor w elektrowni zostaje oddany do eksploatacji. Rok później zostaje uruchomiony drugi reaktor. W 1980 zostają otwarte zakłady Jupiter, będące drugim największym pracodawcą zaraz po elektrowni na terenie Prypeci. Zajmowali się tam głównie produkcją części elektronicznych do urządzeń domowego użytku. W grze mocno sugerowane jest, że Jupiter, Duga, Agroprom i Limańsk skrywają za sobą tajemnice. Jak na przykład to, że Jupiter produkował części dla wojska. Pod Dugą znajdowała się tajna baza, a Limańsk to tak naprawdę Grudziądz. Na przestrzeni 1982 i 1983 w elektrowni zostają uruchomione dwa nowe reaktory. Tym razem drugiej generacji. Można ją łatwo odróżnić po tej wieży między nimi. Dlaczego wam o tym mówię? Bo pewnie kojarzycie to zdjęcie. Mordę jebane, wszystko się zacina, kurwa! Wszystko się zacina, kurwa! Ja to naprawię, mordę jebane, kurwa! Ja to naprawię, kurwa! Z nocy 25 na 26 kwietnia 1986 roku w reaktorze numer 4 dochodzi do eksplozji. I don't know what I'm doing! Ah! Shit! Fuck me! Następnego dnia Prypeć i okolice zostają ewakuowane, oprócz miasta Limańsk, a Instytut Agroprom zostaje zamknięty. Krótko potem powstaje sarkofag, który ma odizolować radioaktywny materiał nadal znajdujący się w reaktorze numer 4 od reszty świata. Zostaje również uformowana strefa wykluczenia o wielkości około 2600 km2 wokół elektrowni. Od tej pory większość dat i wydarzeń nie jest historyczna. Do tego daty, które podam, będą podane w przybliżeniu, ze względu na to, że nie ma dokładnych danych na ich temat. Około 1989 w strefie wykluczenia nie ma praktycznie nikogo, co czyni to idealnym miejscem na super tajne eksperymenty. Powstaje sieć podziemnych laboratoriów X. W sensie serio, każde z nich ma
X i jakiś numerek przy sobie. Wewnątrz oczywiście popełniano wiele podejrzanych i wątpliwych humanitarnie eksperymentów. Co ciekawe, mniej więcej również w tym czasie Instytut Agroprom zostaje ponownie otwarty. Powstają nowe budynki, baraki oraz niedaleko zostaje wybudowana fabryka. Oficjalnie placówka miała zajmować się produkcją i testowaniem maszyn, które miały pomóc w oczyszczeniu skażonej gleby. Mniej więcej również w tym czasie Duga przestaje operować, aczkolwiek sugerowane jest, że został on wykorzystany do eksperymentów. Zbieranie na naukowców, która pracowała na terenie strefy wykluczenia, uformowała grupę, której celem było badanie nosfery. Co to jest nosfera? Wyobraź sobie internet, ale wszystko jest w krypto. Nie no, jaja se robię. Jest to tak jakby duchowa sfera informacji otaczająca Ziemię. Jest to bezpośrednio połączone z każdą istotą myślącą. Ponoć w ten sposób można kontrolować myśli innych czy coś takiego. Kurwa, nie wiem, nigdzie nie jest to jasno określone, co to w sumie robi. Po prostu z perspektywy fabuły to jest taka wieża Babel, gdzie ludzie próbują bawić się w bogów i oczywiście coś idzie nie tak i wszystko trafia szlak. Ale do tego za chwilę. Najpierw jeszcze tak. 1991, czyli upadek ZSRR, pomimo którego eksperymenty na terenie strefy nadal trwają. Jakoś w 2004 prace nad projektem 62 zostają przerwane. Był to projekt mający na celu stworzenie skutecznego karabinu, który będzie działał na zasadzie pola elektromagnetycznego. Karabin Gaussa, jeżeli ktoś preferuje taką nomenklaturę. Dlaczego wam o tym mówię? Dlatego. I no, z perspektywy fabuły jest to niby dosyć istotna rzecz, ale tak jakby nie do końca. Po prostu mówię dla świętego spokoju, żeby się żaden purysta do mnie nie przyjebał. W 2005 Agroprom w pełni staje się przykrywką dla laboratoriów X, przekazując swoje fundusze w celu kontynuowania ich eksperymentów. Pomiędzy 2005 a 2006 kilku członków grupy łączy swoje umysły przy pomocy maszyny, tworząc tak zwaną świadomość Z. Proszę powiedzieć, co tutaj się stało? No i piorun nie będę mówił, jak... Krótko potem świadomość Z próbuje po raz pierwszy kontrolować nosferę. Ale oczywiście, jak już mówiłem, coś. A! Poszło nie tak. Wskutek czego powstała ogromna wyrwa w nosferze. Doszło do uwolnienia dużych ilości energii, która to przeobraziła strefę wykluczenia w usianą anomaliami zonę, którą znamy z gier. Krótko potem wojsko utworzyło nową strefę wykluczenia, budując placówki na jej granicy, jak i wewnątrz zony, jak na przykład magazyny wojskowe. Armia stwierdziła, że ogrodzenie nowego zagrożenia nie wystarczy. Szybko zostały podjęte przygotowania w celu przeprowadzenia operacji zniszczenia zony. Wojsko chciało użyć, i teraz słuchaj tego, bomby atomowej na terenie elektrowni czarnobylskiej, aby tam już było mało materiałów radioaktywnych, a chcieli ją tam dostarczyć przy użyciu pojazdów czy coś w tym stylu. Nie, że z samolotu zrzucić, czy coś, jak Amerykanie, tylko zawieść. No jaja ze stali, co mogę innego powiedzieć? Co najlepsze, stwierdzili, że to właśnie zniszczy zonę. I też nie patrzcie tak na mnie, sam nie wiem, skąd Ukraińcy mają broń nuklearną. Po prostu mają. No ale oczywiście coś poszło nie tak, bo pojawia się pierwsza emisja. Co to emisja? No to tak jakby... wybuch energii. Ten sam, który stworzył zonę. Generalnie zasada jest taka. Jak masz pecha i jesteś akurat na zewnątrz w czasie tego, to usmaży ci układ nerwowy. I to, co jeszcze warto o tym wiedzieć, to jest to tak jakby taka forma samoobrony stosowana przez zonę. Wracając. Większość żołnierzy ginie, zona powiększa się o 5 km, a żołnierze, którzy przeżyli, Staczenko na czele, tworzą frakcję, która będzie później nazywana powinnością. W tym wszystkim naukowcy, którzy przeżyli drugą katastrofę, nie mogą się zgodzić co do dalszego postępowania. Część z nich, z Lebiedewem na czele, odłącza się od projektu. Odłam ten później stworzy frakcję nazwaną Czyste Niebo. Ci, którzy pozostali przy projekcie, zaczęli badać zonę oraz zajęli się kontrolowaniem wyrwy, którą stworzyli. Naukowcy szybko odkryli artefakty, które pozwoliły im na wznowienie prac nad niektórymi z projektów, na przykład nad projektem karabinu Gaussa. Wyprodukowano nawet kilka działających sztuk. Po pojawieniu się zony, wielu ludzi zaczęło się nią interesować. Świadomość Z, chcąc pozostać w ukryciu, stworzyła sieć
pól psionicznych, między innymi mózgozwęglacz, które miały na celu powstrzymać ludzi przed dotarciem do centrum zon. Wtedy również zaczęły pojawiać się pierwsze mutanty. Istnieją spekulacje, że niektóre z mutantów, głównie tych przejawiających inteligencję lub specjalne zdolności, powstały wskutek eksperymentów przeprowadzonych w laboratoriach, a nie w sposób naturalny, jeśli można to tak nazwać. Na przestrzeni 2007 i 2008 większość laboratoriów została opuszczona ze względu na ataki mutantów, brak zapasów i anomalie. W zonie na takie zjawisko mówi się wtorek. Nagrywam, ja się trochę cykam. Dobra, Zianie, i tak idziemy, dawaj dalej. Nie, ja wracam. Czego? No wracam, bo się trochę cykam. Kurde, szkoda. Ludzie pomimo zagrożenia coraz bardziej ciągną do zony. Powstają pierwsze detektory. Każda następna ekspedycja odkrywa coś nowego. Około 2009 roku powstaje pierwszy bunkier badawczy niedaleko Jantaru. Mniej więcej wtedy również odkryto, że na terenie zony są ludzie, którzy przedarli się przez jej granice. Ci ludzie nazywają siebie stalkerami i żyją z szabrownictwa. Ich fenomen szybko przybiera na sile. W 2010 na terenie zony stalkerzy stanowią już większość, a handel artefaktami jest ich głównym źródłem przychodu. Około 2011 wojsko podejmuje kolejną próbę przedarcia się do centrum zony, co po raz kolejny się nie udaje. Kto by pomyślał? Mniej więcej w tym czasie również w zonie pojawia się sekta stalkerów nazywająca siebie Monolitem. Twierdzili, że w centrum zony znajduje się zajebisty kamyk, co to takie magiczne rzeczy potrafi. I oni se go normalnie czcili. Co ciekawe, wtedy jeszcze ta frakcja nie była nikomu wroga. Co jeszcze śmieszniejsze, pewnego dnia stwierdzili, my w sumie spadamy. Pakowali się i odeszli w kierunku mózgozwęglacza. Rozumiecie? Cała frakcja. W ciągu jednego dnia. Tak o! Puf, kurwa. Potem słuchy od nich zaginął. Przynajmniej na trochę. Przyszło время. Ja widzę twoje żelanie. Ogólnie, motyw z przedarciem się do centrum zony jest powszechny wśród stalkerów. I są spekulacje, że grupa Strzałoka wcale nie była tam pierwsza. Znaczy, był monolit, ale ich nie liczymy. Fenomen grupy Strzałoka polega na tym, że oni stamtąd wrócili. Znaczy, no bo były te całe pierwsze ekspedycje, co nie? Tam był cały ten legendarny przewodnik, czy jak on tam nie miał. Chłopcy zawsze zna drogę i potrafi dotrzeć w każdy zakątek zony. Co ważniejsze, bezpiecznie. No jest teoria, że on był pierwszym, albo przynajmniej jednym z pierwszych, którzy znaleźli spełniać życzeń. No i chłop poprosił o ten swój dar, ale że każde życzenie jest przeklęte, no to on powinien tam w jakiś wymyślny sposób sobie umrzeć, co nie? Jak zwykle to ma miejsce. Ale tutaj się spekuluje, że zamiast śmierci został on skazany na to, że pomimo iż w zonie będzie znał wszystkie drogi, to nie będzie umiał z niej wyjść, stając się jej swego rodzaju więźniem. Ale ten cały motyw to tylko tak słowem spekulacji i naświetlenia całej tej takiej problematyki związanej z tym, bo to jest taki dosyć istotny element tego, no nie? Spełniać życzeń i to w tej książce było tam... Nie, kurwa, nieważne, dobra. Jeżeli mam zgadywać, no to ten motyw jest właśnie mocnym nawiązaniem do filmu Stalker i w sensie, jeżeli chodzi o postać przewodnika na przykład, to jest nawiązanie do filmu Stalker, a jeżeli chodzi o spełniać życzeń, no to jest bardziej do książki, aczkolwiek książki nie czytałem, więc nie będę się tutaj jakoś mega udzielał na ten temat. Pan Paweł, no kurwa, jedziemy, Dawaj, Maniek, to już się kameruje! Grupa Strzałoka składała się z trzech stalkerów, którzy jeszcze przed swoją pierwszą wyprawą do centrum byli określani mianem weteranów w zonie. Składała się ona z... O kurwa, diabeł! Diablo! Immortal! Legendarny infiltrator, którego pseudonim jest odwołaniem do jego umiejętności. Spekuluje się, że jest on odpowiedzialny za zabójstwo lidera frakcji o nazwie Dzień Sądu. Ale oczywiście nikt go tam nigdy nie widział. Po prostu zakładano, że jeżeli ktoś był w stanie to zrobić, to tylko on. Zakłada się również, że był osobą cichą, profesjonalną, ale nadal wszystko lojalną i ufną, czasem wręcz naiwną. Sanepid, inspektor sanitarny Bogusław Chłopacki, słucham. Twoja córka robi gałę polki blacha, twoja matka to poniosło mnie. Techniczny geniusz, który zaprojektował m.in. dekoder, który pozwolił na otworzenie drzwi pod sarkofagiem, często określany mianem dziwnego. Stalker ten często mówił sam do siebie, był bardzo nieufny oraz agresywny wobec obcych i co ciekawe, seplenił. Jego pseudonim prawdopodobnie pochodzi od jego agresywnego zachowania. Pa, Kamilek! Z
Wałzidy! Jep, 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 jep! W wolnym tłumaczeniu strzałek znaczy strzelec. Wskazują na to również fakt, że początkowo miał się nazywać Gunslinger, a w niektórych tłumaczeniach strzała. Strzałek był o tyle ciekawym stalkerem, że przyszedł od strony północnej. Białorusi. Dlaczego o tym mówię? Bo wielu ludzi w zonie nie kojarzy go z wyglądu. Dodatkowo może to też tłumaczyć jego fascynację względem centrum zony. W końcu od samego początku znajdował się dosyć blisko. Jeżeli chodzi o jego charakter, to jest on określany mianem prawdziwego samotnika. Skupionego na własnych celach, zdeterminowanego i skrytego. I teraz pa. Mamy se wrzesień 2011 roku, co nie? Mózgozwęglacz, wykręcony na pełną pizdę, co nie? Normalnie jak na granicy szklankę z wodą postawisz, to woda wyparuje, a szklanka się stopi. Co te doskonałe pojeby robią? Przechodzą pod mózgozwęglacze. Prawdopodobnie jakimś tunelem w jednym z laboratoriów. Jaja z adamantium po prostu. Docierają do sarkofagu i odkrywają tam podejrzane drzwi, których nie są w stanie otworzyć. W drodze powrotnej grupa Strzałka zostaje zauważona przez świadomość Z, co wywołuje drugą wielką emisję, która kompletnie zmienia krajobraz zony. Daje im się przeżyć, ale w międzyczasie Strzałek zostaje ciężko ranny. Kieł chce go zostawić, ale duch mu na to nie pozwala. Koniec końców zostawiają Strzałka u Stalkera zwanego Doktorem i rozdzielają się w celu przygotowania następnej ekspedycji do centrum. Ja pierdzielę. Zgadnijcie co. Skończyliśmy sobie omawiać tło i teraz dopiero przechodzimy do pierwszej gry. Serce się pokazało. Tak, serce, Boże, buzie widzę! Twarz widzę! Buzie! Ja nie widzę. Ja widzę! W czasie drugiej wielkiej emisji najemnik Shrama podczas wykonywania zlecenia dla naukowców na bagnach dostaje zdrową dawkę napięcia elektrycznego przez swój układ nerwowy. Jakimś cudem przeżywa i zostaje wyłowiony przez czyste niebo. Lebediew wyjaśnia Shramie, że od czasu drugiej wielkiej emisji emisje były coraz częstsze i coraz groźniejsze. Czyste niebo spekuluje, że dzieje się tak ze względu na to, że ktoś dotarł do centrum zony i przeżył. Mając na celu utrzymanie równowagi w zonie, formułują plan powstrzymania tej osoby i proszą Shramę, by im w tym pomógł. Ten, jak się okazuje, jest twardym skurwysynem, przez co jest w stanie przeżyć emisję, ale tylko przez określony czas. Jeżeli natężenie emisji nie ustąpi, prędzej czy później jego układ nerwowy się wypali. Nieważne, czy się schowa, czy nie. Nie mając specjalnego wyboru, bo jakżeby inaczej, chłop praktycznie własnoręcznie oczyszcza całe bagna z renegatów, umożliwiając czystemu niebu kontakt z resztą zony. Shrama, przedostając się do kordonu, szybko trafia na trop kła i zaczyna go szukać. I tutaj, w międzyczasie, reszta zony pogrąża się w wojnach między frakcjami. Dlaczego do nich doszło? Spekuluje się, że druga wielka emisja zachwiała balans sił między frakcjami, co popchnęło je do wojny między sobą. I mniej więcej w tym samym czasie Monolit powraca zza mózgozwęglacza. Za Monolit! Zgadnijcie co? Tym razem już nie są tacy przyjaźni. Wszystko dzięki gościnności świadomości Z. Przeszli pranie mózgów, wskutek którego stali się fanatykami, którzy mieli jedną prostą misję. Bronić centrum zony i zabić każdego, kto nie jest częścią ich frakcji. I przy okazji zakłada się również, że mniej więcej wtedy powstał projekt Stalker, który miał na celu wysyłanie specjalnych agentów, których mózgi zostały wyprane, w głąb zony w celu wykonywania konkretnych misji dla świadomości Z. Najczęściej zabójstw i tutaj jako przykład możecie sobie wziąć naznaczonego. Przenosimy się mniej więcej do października 2011 roku, kiedy to Stalker imieniem Ojciec Valerian próbuje zjednoczyć Stalkerów w bardziej zorganizowaną grupę. Valerian robił interesy z wojskiem, a konkretniej z majorem Kaleckim. Ale gdy odkrył, że ten sprzedał kilku Stalkerów bandytom, powiedział: tak być nie będzie. Major Kalecki został uprowadzony, a między Stalkerami a wojskiem zapanował taki ten... Z pomocą Shramy Stalkerzy początkowo wygrali, no ale jak się później okazało, wojsko odpowiedziało, niszcząc bazę Stalkerów. Dobra kurwa, ale nie gadaj, że teraz będziesz mówił o każdej najmniejszej potyczce. Nie będę, ale ta jest o tyle istotna, że datuje się ten incydent jako dzień, w którym wojsko otrzymało rozkaz strzelania bez ostrzeżenia do Stalkerów. Nie to, że wcześniej specjalnie ostrzegali. Shrama nadal gania za kłem, a ten w tym czasie z pomocą ducha buduje dwa dekodery, które mają posłużyć do otworzenia drzwi pod sarkofagiem. I gdzieś mniej więcej w tym czasie Wolność i Powinność odkrywają, że przejście do Limańska zostało odkryte i wysyłają tam swoje jednostki, jednocześnie na nowo odcinając jedyną drogę do Limańska,
bo to jest świetny pomysł. Ale co oni tam znaleźli w tym Imańsku? Wracamy do Szramy, który to ganiając za kłem znajduje schowek Stryłoka w podziemiach Agropromu. Tam dowiaduje się, że nasz kochany wróg publiczny numer 1 faktycznie dotarł do centrum zony. I co najlepsze, planuje to powtórzyć. Co prawda tym razem sam, ze względu na to, że cała zona depcze im po piętach. Szramy już tam trzecia żyła na czole wychodzi, a Stryłok w celu zgubienia pościgu planuje przejść przez Jantar, gdzie znajduje się, i tutaj nie wiem jak to się dokładnie nazywa po polsku, ale po angielsku mówi się na to Miracle Machine, cudowna maszyna czy coś w tym stylu. Po prostu to jest ogromny mózg i on jest w słoiku. Boże. W celu przekroczenia pola psionicznego, Stryłok zdobywa specjalny hełm ochronny od profesora Sacharowa, przy pomocy którego sam jest w stanie przedrzeć się przez pole psioniczne Jantaru. Szrama jednak nie jest w stanie zrobić tego samego bez ryzykowania tego, że się zmieni w zombie. Wraz ze stalkerami pracującymi dla ekologów organizują operację, która ma zrestartować chłodzenie maszyny odpowiedzialnej za pole psioniczne. I sukces tej operacji jest... W sensie to jest taka dziwna sprawa, bo tutaj z punktu widzenia fabuły jest niby istotny, ale nie jakoś super, bo tak w sumie to niewiele znaczy. Ale do tego zaraz przejdziemy, to spokojnie. Szrama już praktycznie ma Stryłoka na widelcu, ale ten jako ostatnią ze swoich sztuczek wysadza tunel, który przeprowadzi go przez mózg... Kurwa, nie umiem powiedzieć mózgu zwlekać. Ten jako ostatnią ze swoich sztuczek wysadza tunel, który przeprowadzi go przez mózg zwęglacz. Odcinając w ten sposób jedyne łatwe przejście do centrum zony. Po drugiej emisji żołnierze na terenie magazynów wojskowych mieli, że tak to ujmę, przez wtorek. Mutanty, fanatycy i odcięcie od zapasów sprawiło, że gdy Szrama dociera do magazynów, jest tam już tylko resztka niedobitków, których wykańcza wolność. Tym samym przejmując ich teren i pozbawiając wojsko jakiejkolwiek znaczącej placówki wewnątrz zony. Nadal próbując dorwać Stryłoka, Szrama wraz z czystym niebem odkrywają sposób na dostanie się do Limańska. Przebijają się przez miasto, docierając do starych tuneli, które prowadzą ich prosto do elektrowni. I tutaj znowu dygresja. Mniej więcej w tym czasie Duch i Kieł znajdują się na terenie magazynów wojskowych, gdzie dochodzi do zasadzki, wskutek której Kieł zostaje zabity przez, teraz słuchaj tego, snajpera, który jest najemnikiem, który ma bliznę na twarzy, ale to nie jest Szrama. Bo Szrama jest w Liwańsku. I się tam świetnie bawi. Dlaczego tak? Szczerze to nie wiem. Po prostu sądzę, że to miało być coś, co gracz ma zrobić, ale to wycięli i w sumie to nie wycięli tego do końca i jakby część tego została i nie wiem. Po prostu jest. Kieł nie żyje, zabił go ktoś, kto wygląda jak Szrama, ale nie jest Szramą. Dobra, zawijamy pierwszą grę, bo kuźwa jeszcze nam dwie zostały, a to już kawał filmu jest. Te pojeby z czystego nieba docierają do elektrowni, gdzie mamy taki trochę trójkącik. Czyste niebo kontra monolit kontra Stryłok. I tam jest ten cały motyw, że Szrama ma wyłączyć ochronę psioniczną Stryłoka przy użyciu tego śmiesznego karabinu. Ale nie tego faktycznego, tylko jakiegoś prototypu, co praktycznie chuja robi. Nie wiem, co oni chcieli tym za bardzo osiągnąć, więc dam wam krótszą wersję. W sensie wiecie, bo Stryłok nie mógł zginąć w tej części, bo musiał się jeszcze wydarzyć Cień Czarnobyla, więc Szrama nie mógł go tak po prostu zabić. Plot armor. Co mogę powiedzieć? Wbrew spekulacjom Lebediewa, zona nie uspokaja się. Zamiast tego jest kolejna wielka emisja, wskutek której większość stalkerów albo ginie, albo zostaje pojmana przez świadomość Z. Gra kończy się ujęciem długiego korytarza, w którym leżą albo martwi, albo na wpół martwi stalkerzy, którzy prawdopodobnie później zostaną zamienieni w członków monolitu, zombie lub naznaczonych agentów. I taki właśnie los podzieli Stryłok, ale nie bez małego szwindla. Aczkolwiek to za chwilę. Jeszcze sobie wrócimy do Szramy, którego los tak jakby kończy się w czystym niebie, aczkolwiek może nie do końca, bo tu są tak jakby... Są trzy spekulacje, które moim zdaniem są jakkolwiek warte uwagi. Ja je wam teraz przedstawię. I opcją numer jeden jest to, że zginął w wybuchu. I to jest najbardziej prawdopodobne, że po prostu umarł. Druga opcja jest to, że został zamieniony w agenta, takiego jak naznaczony. Lub, i tutaj trzecia opcja, ta ciekawsza moim zdaniem, stał się liderem monolitu. Co prawda... Pewnie niedobrowolnie przeszedł pranie mózgu jak każdy, ale świadomość Z doceniła jego ekspertyzę bojową. I spekuluje się, że Haron, którego nie można spotkać tylko w czystym niebie, jest właśnie Szramą. Aczkolwiek no, twarzy Harona nie widać, bo jest zakryta. I nie jest to w żaden sposób potwierdzone, a jedyny trop, który skłania do takiej spekulacji jest tym, że
Haron jest jedynym członkiem Monolitu, który używa VSS Vintores, karabinu, który preferował Shrama. I tutaj kończąc, jeżeli chodzi o zonę, to emisje słabną na częstotliwości i wszystko wraca do normalności, jeśli można to tak nazwać. Ja pierdolę! Co ty wysłałeś? Na początku roku 2012 członkowie Monolitu organizują rajd na laboratorium X-16, to w którym znajduje się Sway, w celu ponownego uruchomienia pola psionicznego nad Yantarem. Ich wysiłek próbuje powstrzymać wojsko, ale nieskutecznie. Kto by się spodziewał? Na miejscu dochodzi co prawda do jatki, ale któryś z członków Monolitu dociera do pstryczka i włącza pole na nowo. Generalnie to wydarzenie jest trochę durne, ale tak jakby są dowody, że się wydarzyło i że miało miejsce, więc mówię o tym, ale to jest tak głupie. Nieważne. Niedługo potem ukraiński rząd rozpoczyna operację pod nazwą Projekt Prawda. Ma on na celu odkrycie tego, co się przez te wszystkie lata działo na terenie zony i skąd tam te wszystkie laboratoria. Pod koniec kwietnia 2012 roku jedna z trupiarek rozbija się na terenie kordonu. Jeden ze stalkerów w czasie robienia tego, co stalkerzy lubią najbardziej, odkrywa, że jeden z trupów jeszcze żyje. Zanosi go do lokalnego handlarza Siderowicza. Ten składa go do kupy w nadziei, że ten będzie mu za to wdzięczny i będzie mógł wydoić z niego trochę kasy. I tak, 1 maja 2012 roku, nasza śpiąca królewna budzi się. Stalker ten ma tatuaż na ręce, amnezję wsteczną, a jego PDA ma tylko jedno zadanie. Zabij Striłoka. Co ciekawe, załączone jest zdjęcie, gdzie, sugerowane jest, że chodzi o gościa pośrodku. Tylko, że gościu pośrodku nazywa się Duch. Prawda jest częścią grupy Striłoka, ale to nie jest Striłok. Pamiętacie, jak mówiłem o tym, że Striłoka jakimś cudem nikt nie kojarzy? Widać nawet świadomość Z ma problem. Siderowicz wyjaśnia, że słyszał o tym stalkerze i może pomóc mu go znaleźć w zamian za drobną przysługę. Naznaczony, bo taki pseudonim nadano naszemu stalkerowi, nie mając lepszego wyboru, pomaga Siderowiczowi. Mniej więcej w tym czasie Duch, który po śmierci Kła i zaginięciu Strzałka został praktycznie sam, zaczyna pracować dla ekologów nad Yantarem, licząc, że odkryje nowy sposób na przejście przez pola psioniczne. Zostaje mu przydzielone zadanie zejścia do laboratorium X-16 w celu ponownego wyłączenia pola psionicznego. Towarzyszy mu w tym profesor Wasiliew. Ale jak to w zonie bywa, wszystko trafia w torek. Wasiliew panikuje i ucieka tylko po to, by później zostać zabitym przez zombie. Kurwa, geniusz. A Duch najpierw zostaje trafiony silną emisją, a później wpada jak śliwka w gówno, będąc zaatakowanym przez kontrolera. Panowie, wypijmy jego zdrowie, słuchając jego ostatnich słów. Gdzieże ty? Striłok, gdzie ty jesteś, do cholery jasnej? Doktora też nie ma. Teraz to by mi się przydała ich pomoc. Jak wrócę z misji, to znajdę przewodnika gdzieś na granicy. Często tam łazi. On mi pomoże znaleźć doktora. A jeśli Stryłok ciągle żyje, to doktor na pewno będzie wiedział, gdzie go szukać. No nic, to później. Póki co jestem sam. Na parszywej misji w podziemiach. Wasiliew się nie liczy. To tylko balast, który muszę chronić. W ostatniej chwili Wasiliew ześwirował i jak otworzyły się drzwi, zamiast wyłączyć dolną tablicę, od razu prysnął. Nie trzeba było na nim polegać. Stryłok miał rację, żeby nie ufać tym zakłamanym kundlom. Jedyna szansa to, że dotrę do drzwi przed kontrolerem. Jako część projektu Prawda, naznaczony na zlecenie Siderowicza, infiltruje placówkę wojskową i wykrada dokumenty będące częścią materiału dowodowego projektu Prawda. Dzięki tym informacjom handlarze zyskują dostęp do informacji na temat eksperymentów prowadzonych na terenie zony. Idąc za tropem, naznaczony infiltruje również laboratorium X-18, skąd pozyskuje kolejne dokumenty, wyprzedzając wojsko o włos. Okruszki informacji prowadzą naznaczonego nad Yantar. Tam otrzymuje od ekologów to samo zadanie, które otrzymał Duch. Naznaczony znajduje martwego Wasiliewa, przedziera się przez laboratorium, włącza maszynę i zabija kontrolera, który zamordował Ducha. Informacje znalezione przy zwłokach Ducha pozwalają mu ustalić kolejny trop, który ma mu pomóc dotrzeć do Striłoka. Dociera w ten sposób do doktora, który wyjawia mu
gorzką prawdę, że naznaczony jest tak naprawdę Strzałkiem. Cóż za porażający zwrot akcji. Dodatkowo dowiaduje się, że jeden z dekoderów, które zrobił Kieł, jest ukryty w schowku na terenie Prypeci. Jeżeli ten chce, to nadal ma szansę odkryć, co znajduje się za tajemniczymi drzwiami, tak jak zakładał jego oryginalny plan. Mimo, że ten go nie pamięta. Strzałek, nadal mając hełm powierzony mu przez ekologów, udaje się w kierunku mózgozwęglacza. Przebija się przez siły monolitu do laboratorium pod mózgozwęglaczem, gdzie go wyłącza. W ten sposób otwiera przejście do centrum zony. Dla wszystkich. Wieść roznosi się błyskawicznie i rozpoczyna się wyścig szczurów. Wszystkie frakcje i stalkerzy z każdego zakątka zony rzucają się w kierunku centrum. Co ciekawe, wojsko nie pozostaje biernym obserwatorem i również bierze udział, rozpoczynając operację Monolit. Nie pierwszą, nie ostatnią. Był to zmasowany atak przy użyciu pojazdów opancerzonych i helikopterów, który miał na celu przejęcie kontroli nad elektrownią. Atak prawie się udaje, ale déjà vu. Po raz kolejny emisja masakruje praktycznie wszystkich w pobliżu elektrowni. Poza Strzałkiem, który teraz uzbrojony w dekoder w ostatniej chwili przebija się do elektrowni. Tam, dręczony wołaniem monolitu i dużym stężeniem ołowiu w powietrzu, przedziera się do tajemniczych drzwi pod sarkofagiem. Za drzwiami dowiaduje się, że monolit, tudzież spełniacz życzeń, był tylko kolejną pułapką zastawioną przez świadomość Z w celu chronienia ich sekretów. Po zniszczeniu urządzenia kontrolującego monolit, Strzałek spotyka się z przedstawicielem świadomości Z. Hologram potwierdza, że Strzałek to tak naprawdę Strzałek. No dzięki. I że im się jebło, i że mu dali zlecenie na samego siebie. Odpowiada on również na pytania zadane przez Strzałka, a na koniec ich rozmowy daje mu propozycję przyłączenia się do nich i stania się częścią świadomości Z. Pod pretekstem zatrzymania rozwoju zony. Strzałek stwierdza, że ten wiesza mu nudle na uszach, opuszcza sarkofag i zaczyna szukać laboratorium, w którym znajduje się świadomość Z. Oczywiście próbują go zatrzymać, no ale wiecie, te parę niedobitków to już różnicy nie zrobi. Chłop przeszedł przez mózgozwęglacz, amnezję, kurwa, wszystko. Po dotarciu do laboratorium i chwili zawahania, Strzałek niszczy świadomość Z. Dostajemy wizję, w której widzimy Strzałka, zastanawiającego się, czy postąpił właściwie. I tak kończy się Cień Czarnobyla. Pan porusznik to jednak fachowiec. Z racji braku zagrożenia ze strony mózgozwęglacza, coraz więcej stalkerów zaczyna rozstawiać obozy bliżej centrum zony. Wolność i powinność docierają do stacji Janów, o którą rozpoczyna się walka. Podczas gdy wolność kontrolowała stację, jeden ze stalkerów powinności imieniem Zulu ma przeczucie, że zbliża się emisja. Wolność, chcąc oszczędzić powinności losu gorszego od śmierci, puszcza ich na teren stacji. Incydent ten popchnął obie frakcje do porozumienia, co za tym idzie do stworzenia strefy zawieszenia broni na terenie stacji Janów. Incydent ten datuje się jako początek końca wojen frakcji na terenie zony, przynajmniej na razie. Niedługo potem kolejny bunkier badawczy zostaje ustawiony pomiędzy stacją Janów a Jupiterem. Pomimo porażki, którą była operacja Monolit, wojsko nadal jest zdeterminowane, by przejąć kontrolę nad elektrownią. Operacja Tor Wodny miała polegać na wysłaniu śmigłowców do centrum zony. Śmigłowce te były wyposażone w specjalny sprzęt chroniący przed emisją oraz mapy anomalii, które to miały pozwolić na bezpieczny przelot. Pomimo, że tym razem wojsko miało faktycznie jakiś sensowny plan, to ci nowość, i było przygotowane, wszystkie helikoptery rozbijają się w nieznanych okolicznościach. Pomimo niepowodzenia, wielu żołnierzy przeżywa katastrofę i dzięki pomocy legendarnego przewodnika udaje im się przegrupować w punkcie ewakuacyjnym na terenie Prypeci. Niestety żołnierze nie są w stanie skontaktować się ze światem zewnętrznym. Dowódca, pułkownik Kowalski, podejmuje decyzję założenia tymczasowej bazy na terenie starej pralni. Zapytacie pewnie, dlaczego im się tam w ogóle udało przeżyć. Ano bo dzięki wysiłkom Strzałka i zniszczeniu spełniacza życzeń nie ma już nikogo, kto mógłby kontrolować fanatyków Monolitu. Pomimo faktu, że utracili kontakt ze swoim bóstwem, większość z nich pozostała lojalna Monolitowi, aczkolwiek brakowało im zorganizowania, a w oczy zaglądała desperacja. Ci, którzy znajdowali się nieco dalej od Monolitu, zaczęli przebudzać się z transu. Co prawda byli tylko cieniami dawnych siebie, ale byli oni wolni od wpływu Monolitu. Przykładem tego może być grupa Wuczęgi. W celu zbadania zniknięcia śmigłowców do zony zostaje wysłany agent specjalny SBU, Major Diektyjski.
Niektiarow. 3 sierpnia 2012 roku dociera on w okolice Zatonu. Niektiarow rozpoczyna swoje dochodzenie odszukując wraki rozbitych helikopterów, ale nie jest w stanie ustalić, co było przyczyną katastrofy. Odkrywa również, że ci, którzy przeżyli, udali się w kierunku Prypeci. Niemniej jednak nikt w okolicy nie zna bezpiecznej ścieżki prowadzącej do miasta. Po dalszym szperaniu odkrywa, że do miasta prowadzi podziemny tunel. Tworzy on własną grupę stalkerów, która ma mu pomóc w przebiciu się do miasta. Docierają do miasta, gdzie odnajdują tymczasową bazę wojskową na terenie pralni. Pułkownik Kowalski wyjaśnia sytuację majorowi, a ten mu spokojnie oznajmia, że nie będzie żadnej ewakuacji, dopóki ten nie ustali, co się stało z helikopterami. Co tu się stało? Dopóki ten nie ustali, co się odjebało. Ej, biedna pierdolona piechota, jak to mówią, nie? Kowalski podejrzewa, że mogły zostać zestrzelone przy użyciu dziwnej broni, którą posługują się członkowie Monolitu. Organizują oni zasadzkę, w której przechwytują eksperymentalny karabin Monolitu. Diektiarow odkrywa, że to tak naprawdę pierwszy przenośny przykład działającego karabinu Gaussa, który został wyprodukowany na terenie Zony. Dowiaduje się on również o tajnym laboratorium X-8 na terenie Prypeci. Co ciekawe, pewna grupa najemników również jest zainteresowana tym laboratorium, ale Diektiarow powstrzymuje ich i robi nalot na miejscówkę samemu. Odkrywa tam dokumenty dotyczące m.in. projektu 62, generatora tęczy i licznych badań. No ogólnie szef będzie zadowolony, co nie? Będą paczki na święta. W międzyczasie żołnierze odkrywają źródło zakłóceń, które nie pozwala im na kontakt ze światem zewnętrznym. I z pomocą Diektiarowa je wyłączają, tym samym wznawiając kontakt ze światem zewnętrznym. Ku zdziwieniu kurwa wszystkich, Strzałek mówi: dzień dobry. I teraz słuchaj, chłop normalnie tam wyjaśnia, że był w elektrowni, co on tam nie zrobił i co nie. To już wiem. To już mówiłem. Nie będę się powtarzał. Mam dosyć. I z bomby wyjaśnia, dlaczego wszystkie helikoptery się rozbiły. Wojsko już ze 2 lata nie jest w stanie nic ustalić, a chłop przychodzi i mówi: te mapy, co wy se macie, co nie? To se normalnie chujowe są. W sensie przedawnione. Powinniście je zrobić zaraz po emisji. Wtedy macie gwarancję, że chociaż przez jakiś czas wasze informacje będą aktualne. Diektiarow to tam normalnie z kapci wyskakuje. A Kowalski mówi: to co, fajra dni? Lecimy do domu. Wichura, dzwoń do brygadzisty. Monolit próbuje po raz ostatni rzucić wszystko na wycofujących się żołnierzy, ale im się to nie udaje i wszyscy zostają ewakuowani przy użyciu helikopterów. Yo, I'm a fucking homosexual. Wuchenga pozostaje na terenie Zony i obiera sobie za cel odkryć, co stało się z innymi członkami Monolitu. Po drodze rekrutując innych stalkerów Monolitu, tworząc w ten sposób swoją własną frakcję. Najemnicy nadal operują na terenie Zony, ich motywy, tożsamość i cele pozostają nieznane. Strzałek przekazuje informacje o swoim pobycie na terenie Zony wraz z dokumentami dostarczonymi przez Diektiarowa. Datuje się to jako koniec projektu Prawda. Ukraiński rząd w ten sposób zgromadził masę informacji na temat tego, co się działo w Zonie. Na podstawie tych informacji został utworzony Instytut Badań nad Czarnobylską Strefą Anomalii, a Strzałek przyjął stanowisko głównego konsultanta naukowego. Ale mieliśmy delegację z Sochaczewa. Napierdoleni. Pierwszy rząd, kurwa, całe 2 godziny. Nieprawda! Nie jest tak! Kurwa, myślałem, że go zajebie, że go zapierdolę. Ja pierdzielę. Dobra, czy ja chcę jeszcze coś dodać? Nie wiem, w sumie nie chcę tak rzucać słów na wiatr, ale... tak jak powiedziałem, nie bierzcie większości z tych rzeczy za pewne. Nie wiem, co GSC wymyśli w nowym Stalkerze i ile z tych rzeczy będzie się faktycznie pokrywać. Istnieje też spora szansa, że twierdzisz, że nue, to tak nie było i masz do tego pełne prawo. Ja cię właściwie zachęcam, żebyś się w sumie tym podzielił, bo równie dobrze to ty możesz mieć rację. Dodatkowo, no, możecie zauważyć, że w Zewie Prypeci oni tak jakby kończą całą tą historię, że wiecie, Zona podupada, Monolit się rozpadł, świadomość Z została zniszczona i tak dalej, i tak dalej. A jak sobie patrzycie na trailer Stalkera 2, no to tam Zona ma się dobrze, mutantów pełno, anomalii pełno. Jest ten cały nieznajomy, on coś na pewno odjebie. Jest też Skif, który zdaje się tak jakby na niego pracować. Ogólnie słyszałem gdzieś teorię, że ten cały nieznajomy to jest Diektiarow, który zapuścił włosy, a Skif to... Ogólnie ludzie strzelają, że Skif zabije Strzałka, albo już zabił Strzałka, bo tam mówią, że musieli kogoś zabić. I jest obstawiane, że to właśnie Strzałek zginął. Bo wiecie, Strzałek chciał zniszczyć Zonę, a ten cały nieznajomy widać, że bardzo chce ją bronić. I podejrzewam, że na tym będzie polegać cała dynamika następnej części. Jedyne co na temat Skifa, to jeszcze możemy stawiać, że pewnie będzie dosyć podobny do Strzałka. W sensie podejrzewam, że nie będzie takim ala marzycielem jak Strzałek.
ale będzie pod wieloma względami charakterem podobny do niego. Odbycie marzycielem raczej będzie nieznajomy. No co, póki czekamy na grę, to właśnie polecam sobie ten film obejrzeć. Jest całkiem niezły, w sensie jest długi i to jest taki bardzo filozoficzny, ale nie wiem. W sensie ja byłem pijany, go oglądałem, muszę przyznać, ale oglądałem, to jest najlepsze 2,5 godziny, jakie chyba spędziłem w życiu. A jeżeli chcecie więcej Stalkera, no to nie wiem, polecam Stalker Anomaly, tudzież inne mody. Jest ich cała masa, jest na przykład jeden na temat pierwszych ekspedycji. W sensie wiecie, jeszcze zanim była obecność Stalkerów taka powszechna w zonie i tam na przykład w ogóle praktycznie nie ma strzelania, tylko jest... Fajny jest motyw, że właśnie jest zmieniona ta mechanika gry, że jest dużo anomalii, dużo takich zagadek, dużo grzebania, znacznie mniej mutantów, znacznie mniej strzelania. No i co? Jak na razie to tyle. Co złego, to nie ja. Jak się podobało, to polecam się na przyszłość. Bo do Stalkera myślę, że jeszcze kiedyś wrzucę. Do dwójki raczej wątpię, bo mi nie pójdzie. No. Zdarow! Generalnie, w czasie robienia tego filmu, moja karta graficzna popełniła sudoku. W sensie działa, przynajmniej widzę, że działa, ale mój komputer twierdzi, że nie działa. Tak więc działa, ale nie wiadomo jak długo. I stwierdziłem, że z racji, że możemy się więcej nie zobaczyć, to może odpowiem na niektóre komentarze. Mówisz, masz. Uwierz lub nie, ale właśnie od tego się zaczęło, że zobaczyłem, że nie ma żadnego filmu na temat frakcji w Stalkerze i nie wiem czemu, tamtego dnia miałem bardzo dużą potrzebę obejrzeć taki film, więc zrobiłem go sam. Do dziś nie wiem, jakim cudem stwierdziłem, że on w sumie jest spoko. Go wstawiłem, bo strasznie mi się nie podoba masa rzeczy w nim. Ale no jest i póki co najlepiej sobie radzi na moim kanale, więc coś nie będę pluł na własną pracę, co nie? Zgaduję, że chodzi ci tu w tym pytaniu o tryb, o którym wspomniałem, że przy Battle Mode. Tryb pochodzi z gry Hero Fighter. W sensie na początku to był strasznie spoko projekt, bo to był jakby następca LF2, co nie? No i tam już właśnie on nawet pokazywał, jak robił nowe rzeczy do tego, nowe elementy i tego, i kiedyś tak dla jaj wrzucił jakieś takie randomowe ludki, co nie? I ludzie się zaczęli tym strasznie bawić. Im się to spodobało i on później stworzył wokół tego cały tryb i on się nazywał Battle Mode. Jeżeli dzisiaj byś chciał zagrać w tę grę, to raczej wątpię, że ci się uda, bo no już mówiłem, że ten gość jest niezły wywijas. Tamta gra chyba jest teraz na telefony, o ile się nie mylę. A kiedyś można było grać nawet w przeglądarce, można było pobrać sobie lokalną wersję, był ranking, było... Kiedyś ta gra była mega spoko, jak na taką pierdołę. Głównie z głowy. Powiem ci, że do głupot to ja mam pamięć, to nie? Jak mi przychodzi pamiętać imiona, daty, zwłaszcza daty, to ni cholery, ale takie głupie rzeczy to idzie mi świetnie i jak się okazuje, ma to zastosowanie. Dziękuję. Nie powiem. Poprawia humor coś takiego, bardzo. Jak sobie przeczytasz, wiesz, odpalasz rano kompa i tak. I sobie coś zagrać, może zrobić coś ze swoim życiem i patrzysz. Nie powiem, człowiek nabiera motywacji.